Właśnie tutaj w tym miejscu na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebczu najlepsze dania, najlepsza zabawa karnawałowa. To tutaj młodzież i nie tylko młodzież, ale również osoby starsze spotykają się, żeby posmakować też tych dań, bo to nie tylko zabawa, ale również dania. Ja poprzednio pytałem pani, co pani jednak dodaje. Może troszeczkę bliżej poproszę. No właśnie, co jest w tym? No my każdym razem zawsze coś wymyślamy nowego. I dlatego ludzie chyba tyle do Łebcza przychodzą, bo są zewsząd. Z każdej gminy, i Wejherowskiej, i Kościerzyny, i z Choczewa, naprawdę. I z Łebcza bardzo dużo ludzi jest. I wszyscy chwalą. I zawsze coś wymieniamy nowego. No właśnie, tutaj nasi widzowie poprzedniej relacji pytają, skąd pani kucharka krzewowa kuchni jest? Z Łebcza, czyli szanowni państwo... Wszystkie panie z koło gospody są. Czyli widzimy, że gmina Puck, Łebcz góruje. Tak. Najlepsze dania chyba w Łebczu. Nie, wszyscy mają najlepsze dania. Każdy się stara najlepiej. No, ale widzimy ten efekt. No, jest widać po efekcie, tak? Proszę mi powiedzieć, duże przygotowania, duże starania do przygotowania takiej imprezy. No ja panu powiem, tak jak zawsze, 3 dni trzeba poświęcić. Nie, żeby to najpierw uszykować, a dzisiaj na bieżąco wszystko świeżo wydawać. Ale chyba jako koło gospodyń wiejskich, to chyba czujecie to takie zintegrowanie, zgranie, przygotowanie do tego. Tak, każdy ma jakieś zamiłowanie do tego, nie? I wszystkie panie, jedne panie ciasto upieką, drugie to zrobią i wszyscy się staramy tak jakoś... Tak, połączyć to w jedną całość. Połączyć to w jedną całość, żeby to było przepięknie, ładnie udekorowane, ładnie zrobione. My bardzo się jako mieszkańcy gminy cieszymy, że tutaj właśnie na terenie gminy Puck, właśnie w Łebczu, takie zabawy są. Czy z tego miejsca, nie wiem, chciałaby pani może kogoś pozdrowić, podziękować za coś? No, wszystkim paniom przede wszystkim z koła gospodyń wiejskich. No, bo każdy coś od siebie doda i wszystkim mieszkańcom Łebcza i gminy Puck. Dokładnie, z tego co wiem, parę miesięcy temu, czy jakiś czas temu, tutaj na terenie, tutaj można powiedzieć, tego miejsca, mamy coś nowego, prawda? Coś, co usprawnia pracę. No mamy sprzęt nowy, mamy, tak? Nie wiem, czy pani pamięta, 3 lata temu mówiliśmy właśnie, prosiliśmy wójta gminy Puck, żeby coś przybyło. I przybyło? Przybyło, tak, kupił nam kuchenkę, patelnię elektryczną nową, no. I takie... Mamy nowe naczynia, naprawdę ładnie, cieszymy się bardzo. Czyli mamy nowe naczynia, mamy nową kuchenkę, czyli na pewno lepiej się pracuje. Tak, bardzo, bardzo, no nowe jest nowe. Bardzo dziękujemy wójtowi, naprawdę dziękujemy za wszystko. No, tutaj również jest pomoc kuchenna, tak jak widzimy, śmieje się. Ale nic nie chcę powiedzieć, bo ta pani, to też ty również, jest członkiem tego całego zamieszania w Łebczu. Tak, nie. Ta pani jest zamieszania, tak. Ta pani lubi, najlepiej w zmywaku się czuje. Tak, najlepiej i dobrze, że ta pani przyjdzie, bo my wszyscy w czynie społecznym to robimy, nie? To jest najważniejsze. Po pierwsze, czyn społeczny, po drugie, czyn społeczny, który integruje was tutaj w jedną całość. Wszystkie razem jesteśmy, się bawimy, na wesoło. A tak poza kamerą, kielicha sobie trochę wam jecie, czy nie po imprezie? No po jednym tak, no przecież to by nie smakowało. A więc pani kamerzysto, wyłączymy teraz, no i walniemy jednego. Na dole ruda, jesteś sympatyczna, jesteś taka piękna. Kiedy widzę, jak się czujesz, jesteś tak one. Ekstra, ekstra, ekstra. Bo ty już.
lat.